prawne, wpłacane na tworzony specjalnie fundusz, który nazywamy Funduszem Kościelnym.
Simon,
chyba prawdopodobnie ten zapis miał tak, że nie zapomni o modlitwie i wszystko. I to nikogo nie powinno, powiedzmy, jakoś obruszać i nikt nie ma prawa tego kwestionować, dlatego że już tutaj było powiedziane, poparł się o konstytucję i 24, 25 artykuł konstytucji. Z tym się żywiono. Przed Trybunałem w Strasburgu Krzyża jako adwokat występujący w imieniu państwa polskiego i pozostałych 9 państw, które się do państwa polskiego przyłączyło, bronił wierzących Żydów. Bayer, który w 2003 roku, jego książka na temat waszej kultury europejskiej została wydana w Polsce, w takim wydawnictwie w drodze, to jest wydawnictwo dominikanów w Poznaniu, i on tam pokazał, jako wierzący Żyd, że symbol krzyża w Europie nie jest tylko i wyłącznie symbolem religijnym, że symbol krzyża w Europie jest symbolem kulturowym. I każdy, kto jest przeciwko krzyżowi, jest przeciwko Europie. I na tym się uzasadnia to ostateczne, prawda, ta uzasadnia ta jakby ostateczna argumentacja. I koniec końców, no i o czym tutaj wiecie? Że nie wolno zabraniać pracownikom jakby sceny publicznej, na przykład noszenia oznak religijnych. Na przykład stewardessy, gdzieś tam została wyrzucona z pracy stewardessa, dlatego że na łańcuszku miała krzyżyk. Sąd orzekł, że coś takiego jest bezprawne. To jest następna kwestia z tego typu działalności. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję.